Po ostatnim odcinku Dla Każdego Coś Przykrego wiecie już, że niechlubne pierwsze miejsce w moim prywatnym rankingu rzeczy budzących we mnie skrajną odrazę i niechęć jest fraza "Witaj szkoło", ale nie wiecie, że na drugim miejscu jest już nowa, to znaczy powrót do normalności. Bo tak, im bardziej zbliża się rok akademicki, tym częściej słyszę tę frazę i im bardziej wydaje nam się, że pandemia jest już za nami, że nie będzie nigdy żadnych lockdownów, tym częściej ta fraza pojawia się w rozmowach. Ach, wracamy do normalności, czyli do czego? Do tego, co było wcześniej, co było przed czasem pandemii. A trzeba wam wiedzieć, że czas pandemii to nie tylko oczywiście moment, w którym wydarzyły się złe rzeczy dla naszej gospodarki i w którym służba zdrowia robiła absolutnie wszystko, żeby nas uratować pomimo naprawdę słabych nakładów na tę sekcję i gałąź funkcjonowania państwa, ale to jest temat zupełnie na inny film. To był też ten czas, w którym zostaliśmy wszyscy zmuszeni do przejścia na pracę i edukację zdalną. W kraju, w którym przejście na pracę zdalną czy na etat zdalny było traktowane jako absolutny wyjątek potwierdzający regułę i w kraju, w którym uznawano, że edukacja zdalna jest absolutnie niemożliwa, w którym świadomość istnienia serwisów, które oferują nauczanie zdalne czy certyfikowane kursy online jest bliska zeru absolutnemu. I trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz, że jak dalece musieliśmy być ślepi na istotną rolę w sieci i internetu, i komputerów, i nowych technologii w funkcjonowaniu społeczeństwa, że trzeba było dopiero pieprzonej pandemii, żebyśmy zaakceptowali istnienie alternatywnej ścieżki kształcenia i pracowania, nawet w takich zawodach, które naprawdę skorzystałyby na pracy zdalnej, wspomnę chociażby programistów, czy projektantów gier wideo, czy wszystkie te zawody, które się w jakikolwiek sposób już wiążą z nowymi technologiami, które naprawdę nie wymagają tego, żeby pracownicy przychodzili do biura w centrum, jeździli 2,5 godziny tam i z powrotem w korkach. No ale jak widać, to wszystko, co przeżyliśmy teraz, te półtora roku, to nie była normalność, nie? To była nienormalność, to był stan wyjątkowy, który teraz na szczęście minął i możemy do stanu normalnego wrócić, czyli zrobić dokładnie to, co jest antonimem i przeciwieństwem edukacji. Nie nauczyć się na błędach, nie skorzystać z doświadczenia i niczego nie zmienić, tylko wrócić do tego, co było kiedyś. I asumptem do tych dzisiejszych moich przemyśleń był wywiad, którego udzielił parę dni temu profesor Aleksander Nalaskowski, który to profesor Nalaskowski stwierdził, że grozi nam generacja studentów, którzy nie wyobrażają sobie uniwersytetu inaczej niż przez komputer. Maślana, mam nadzieję, że słuchasz. Profesor Nalaskowski, dla wypadek gdybyście nie wiedzieli, co jest bardzo możliwe, jest profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i to profesorem nie byle jakiej profesji w kontekście rozważań częstych na tym kanale, a mianowicie pedagogiki. Na wszelki wypadek, gdyby nie był dość wybitny i znany, Polska Agencja Prasowa dodaje, że jest to pedagog i badacz z wieloletnim doświadczeniem, który jest pełen obaw po półtora roku zdalnej edukacji studentów. I z tego artykułu chciałbym, czy wywiadu dla was wysnuć trzy wątki. I na początek może zaczęlibyśmy od tego, jak profesor Nalaskowski diagnozuje obecną sytuację, okej? Bo to jest pokarm dla wnikliwego i krytycznego umysłu. Za nami 3 semestry studiów, które niekoniecznie były studiami. Podam przykład. Jako wykładowca jestem zasadniczy w sprawie punktualności. Sam nie spóźniam się na wykłady i nie korzystam z urojonego, mitycznego kwadransa akademickiego. Wymagam tego samego od studentów. Wymagam też, żeby nie przychodzili na zajęcia z kubkami od kawy, żeby nie żuli gumy, a palta zostawiali w szatni. Kto to widział? Pić kawę na zajęciach albo jeść na lekcji. To sprawia, że automatycznie przyswajamy nie wiedzę, a pokarm. Co się śmiejesz? To logiczne jest. Jeżeli przyswajacie pokarm, to nasz mózg nie pozwala na to, żeby równocześnie przyswajać jakieś abstrakcyjne frukta. Nie. To jest inny proces, złożony. I on wymaga tego, żebyśmy wtedy nie jedli ani nie pili. Najlepiej, żebyśmy przymierali głodem, tak jak to było w klasztorach, na których wzoruje się szkoła, co wiemy, mam nadzieję, z książki Selekcji Mikołaja Marceli, którą polecałem wam w ostatnim odcinku. No i jak wiadomo, skoro w
klasztorach jest post, no to tak samo powinno być w szkołach. To jest i na uczelniach. To jest absolutnie logiczne i nie pozostaje nas w żadnej wątpliwości. To nawet nie jest aspekt wychowawczy, ale przekazywanie pewnej kultury akademickiej, akademickiej Kinderstube. Ten aspekt też nam odpadł. Studenci łączyli się online, część leżała w łóżku podczas wykładu, podczas gdy ja zawsze ubierałem się w koszulę i wiązałem krawat, zapewne niepoprawnie, jak to większość profesorów, którzy wiążą ciężkie windsory i potem one odstają tak fajnie od kołnierzyka. Akademicka socjalizacja to też formowanie polskiej inteligencji, która kiedyś te wzorce miała przekazywać. No wiecie, nie mogłem się nie striggerować, jak to przeczytałem od razu, bo sobie pomyślałem, że no jeżeli ktoś taki, wybitny profesor, no tak jak przekazuje mi Państwowa Agencja Prasowa, więc na pewno jest to prawda, mówi, że tak jest, że jest tak źle, to być może ja coś pominąłem, być może te moje doświadczenia półtora roku z fantastycznymi studentami, którzy mimo trudności psychicznych, które na nas pozostawiła pandemia bez żadnego wyjątku, bez względu na to, kim jesteśmy, czy wykładowcami, czy studentami, wszyscy mieliśmy przerąbane wtedy, I tylko oni sprawiali, żeby mi się chciało dalej. No być może moje doświadczenia są jakieś odosobnione. Może rzeczywiście jest źle. I może rzeczywiście profesor Laskowski jest ostatnim sprawiedliwym, jedynym intelektualistą i bojownikiem o dobrą sprawę Polski. No więc, wiecie, no ja w takich sytuacjach zwykle robię to, no niestety, pan profesor Laskowski by mnie skrytykował. Mianowicie sięgam online do Google'a i zaczynam sprawdzać, z kim mam do czynienia. No i w trudzie tym, jak zawsze pomógł mi Google Scholar, gdzie na przykład zajrzałem, że pan profesor Nalaskowski jest autorem tekstu pod tytułem Szkoły jednopłciowe, powrót do intymności kształcenia. Cytowano go aż jeden raz, więc sądzę, że jest to doniosła publikacja. Natychmiast nie omieszkałem się w nią wklikać. No i jak wklikałem się w rzeczony tekst, opublikowany na łamach prestiżowego czasopisma Pedagogia Christiana, wydawanego krócej niż ja żyję, profesor Nalaskowski nie użył ani jednego przypisu, ani jednej pozycji bibliograficznej, co przypuszczam, że już każdego maturzystę by uczujniło, że być może nie mamy do czynienia z tekstem naukowym, choć jest to pewien paradoks, bo został opublikowany w czasopiśmie naukowym. No i fakt, że nie ma żadnego aparatu naukowego, no też może budzić pewne wątpliwości, ale ja się wciąż nie poddawałem, bo ja wciąż miałem nadzieję, że to jest ten ostatni sprawiedliwy, że wreszcie poznałem w Polsce profesora pedagogiki, który będzie mi jakoś imponować. Czytając ten tekst, tak zobaczyłem, że tu jest taki jeden pasus bardzo interesujący. Mianowicie pan profesor ma bardzo duży problem z kobietami, siejącymi zgorszenie, obnażającymi się na plażach. Zjawisko to przechodzi również na lekko skryte miejskie skwery, parki czy podmiejskie lasy. Chodzi tu głównie o styl. Topless. Pędzący kobiecą odpowiedzią na męskie obdarzone torsy. Szczerze, no nie sądzę, ale idźmy dalej. Hasło "Wszyscy tu równi" ma wyraźne konotacje. Gdzieś między owym nakryciem głowy, a publicznym obnażeniem piersi. Zaistniała koedukacyjna szkoła. To jest, moi kochani, teza tego artykułu. Szkoły jednopłciowe, powrót do intymności kształcenia. Rozumiecie? No nie jest intymnie, bo jest koedukacyjnie. Jest rozpasanie na plażach. No to przecież wiadomo. Wróćmy do tego, co było dawniej. Klasztor. Klasztor żeński, klasztor męski, szkoła męska, szkoła żeńska i będzie dobrze. No na chuj drążyć temat. Przecież nie potrzeba do tego żadnych przypisów, bibliografii, żadnej metodologii, aparatury naukowej. No przecież tak mówi profesor, to co się pytasz? Notuj, a pilnie, w kajecie, palto pozostawiwszy w szatni. No ale ja jestem człowiekiem, który drąży temat i no nie był usatysfakcjonowany tym, co przeczytał, zresztą trudno być. Więc tak sobie pomyślałem, może jednak skądś inąd znany jest również profesor Nalaskowski. No i niestety okazało się, że faktycznie jest on znany, ale niekoniecznie z tego, z czego by chciał być znany w swoich cytowanych jednokrotnie artykułach. Mianowicie to jest ten profesor Aleksander Nalaskowski, który nazwał osoby LGBTQ+, gwałcicielami.
A nazwał ich w tekście Wędrowni Gwałciciele, w którym pisał o uczestnikach Marszów Równości w Polsce, będąc równocześnie gościem konferencji naukowej poświęconej etyce, gdzieżby indziej jak nie na UMK, czyli swojej macierzystej uczelni, przecież nikt inny by go przy zdrowych zmysłach nie zaprosił. I w tym felietonie, który jest w zasadzie felietonem, bo jest obrzydliwym pamfletem, który nigdy nie powinien zostać opublikowany, i jak jesteście zainteresowani tym, jak on wygląda i jaka jest jego treść, to możecie sobie to przeczytać na stronie szmirowatego portalu w polityce.pl, gdzie jest opublikowana pełna treść tego felietonu. Ja nawet go nie będę puszczał długo na ekranie. Jak jesteście zainteresowani, będzie link w opisie. Nie uważam, żeby tego rodzaju bełkot należało gdziekolwiek promować, a już na pewno nie moim nazwiskiem. Jedynie fragment zatem. Uczestników Marszu Równości profesor Nalaskowski nazwał nieszczęśnikami, których dopadła tęczowa zaraza, zniewieściałymi gogusiami, wesołkami na utrzymaniu mamusi, facecikami chcącymi się wiecznie bawić, obleśnymi, grubymi. Rzekłbym, że jest ostatnią osobą, która powinna miotać takie kalumnie. Wytatuowanymi babami, które ostentacyjnie się całują jak na wyuzdanych filmach, i osobnikami, którym trudno przypisać jakąś płeć. Uwierzyli, i to są słowa, za które oberwał od rzeczonika dyscyplinarnego zawieszeniem, że gwałt to znakomita i uprawniona rozrywka, jest gwałt, jest fun. Niestety rzecznik dyscyplinarny zdjął zawieszenie profesora Nalaskowskiego, tak jak to zazwyczaj bywa niestety na uniwersytetach, gdzie się zamiata wiele rzeczy pod dywan. Natomiast sam fakt, że była tego rodzaju interwencja, już dużo znaczy, bo na uniwersytetach zwykle do czegoś takiego nie dochodzi, okej? I możemy mieć różne poglądy polityczne. Mnie to nawet nie interesuje, jakie mamy. Nie bez powodu nie eksponuję przesadnie własnych. Natomiast lżenie jakichkolwiek grup społecznych przez osobę, która jest pedagogiem, jest do tego profesorem na uniwersytecie, jest absolutnie poniżej krytyki. Ale przypomnijmy sobie jedną rzecz zasadniczą. Czy przypadkiem profesor Nalaskowski nie mówił, że wymaga kultury osobistej od studentów, że wymaga kinderstuby, że to nie jest aspekt wychowawczy tylko i wyłącznie? A, czyli rozumiem, że przyjście bez krawata na uczelnię, albo leżenie na wykładzie, albo przyjście z kawą, to jest uchybienie etosowi akademickiemu minores gentium w zestawieniu z tym, co zrobił pan profesor, tak? Znaczy rozumiem, że lżenie ludzi od zarazy tęczowej, to jest taka norma, to jest wolność słowa i tak dalej, tak można, licencja poetyka, natomiast no jak to student zrobi, no to nie, no to się umówmy, że to jest wtedy skandal, jeżeli to zrobi student, tak? I oczywiście, żeby nie było, że ja sobie wymyśliłem, że są jakieś podwójne standardy i że pan profesor Nalaskowski jest tak naprawdę uosobieniem uczciwości akademickiej, to tak się składa, że w innym wywiadzie, który został wygłoszony 30 lipca tego roku, o którego również się dogrzebałem, profesor Nalaskowski, jak już wiemy, wybitna osobowość intelektualna, szlocha, że dotknął go milcząco stracyzm, bo czekaliśmy początku końca uniwersytetu. Pomyślałem sobie, że naprawdę się poważne rzeczy dzieją, tyle mnie omija, pracuję na uniwersytecie i nic nie wiem. No więc czytam ten wywiad i co czytam w nim? Następującą rzecz, mianowicie, że dziennikarz, który w odróżnieniu od dziennikarza Państwowej Agencji Prasowej w serwisie Nauka Polska poczuwa się do swojej roli, jednak krytycznie wypytuje swojego mówca, nie tylko i wyłącznie pozostaje jego akolitą, no dopytał go o tę sytuację z zawieszeniem i z tym felietonem, że może jednak jest jakiś etos na uniwersytecie i że może nie powinno się tak wymawiać. I jak się profesor oburzył, że trzeba mieć wolność słowa, że nie można, że mamy prawo wyboru. W pakiecie wolności akademickiej nie ma czegoś takiego, nie ma dobrej woli, bo nie da się zadekretować dobrej woli. Czyli rozumiecie, na czym rzecz polega? To znaczy, on pisał o tęczowej zarazie w dobrej intencji. No to clear of all charges. Uniewinnić, że przepraszam najmocniej. No, panie profesorze, ja głupi jestem, że nie zrozumiałem, że to była dobra wola. Że można mówić w ten... Czyli ja mogę na przykład względem pana miotać bluzgi pod warunkiem, że będę to robił w dobrej woli, na przykład ochrony polskiej oświaty i nauki przed takimi
pseudopublikacjami naukowymi, jakie opublikował pan na łamach tego czasopisma, które ukazuje się krócej niż ja żyję. To rozumiem, że tak, że wtedy jestem usprawiedliwiony. A nie będę usprawiedliwiony, bo to co innego jest. Panu profesorowi wolno, ale innym ludziom nie wolno. I taki jeszcze cymesik dla was mam na sam koniuszek. Mianowicie okazuje się, że profesor Laskowski również zabrał głos w tej sprawie, która się przetoczyła nawet przez YouTube'a, to znaczy w sprawie zwanych cnót niewieścich. I oczywiście, że zajął stanowisko obrończe wobec tego gościa, który nie wiem, to był podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki albo nieważne, to jest jakiś no-name kolejny, który znalazł się w Ministerstwie Edukacji. I profesor powiedział na Laskowski, że to jest wyśmiewanie tradycji. Cnotą nazywamy skłonność do czynienia dobra i to dobro może okazywać się właśnie w postaci męstwa, prawdomówności. Wyśmiewanie cnoty wynika z knajackiego rozumienia. Ten zapach klasizmu o poranku, wspaniałość, specialité de la maison Polskiej Akademii. I dalej czytamy. W mojej młodości, to musiało być bardzo dawno temu, myślę, że w młodości także tych, którzy rechotali z tego pojęcia cnotka, cnota, mówiło się cnotka właśnie na dziewczynę, która nie chciała z byle kim chodzić. Czyli rozumiecie, z byle kim, czyli nie, na przykład nie z profesorem Aleksandrem Malakowskim. Bardzo często oczywiście prowadziło to do różnych stresów, dokuczano dziewczętom i tak dalej. I teraz clue. Bo cnotka to nie jest kobieta, która będzie bluzgała 8 gwiazdkami. To jest ciekawe. Pierwszy przypadek, w którym mowa ezopowa jest bluzganiem, a nazywanie ludzi tęczową zarazą nie jest bluzganiem, która ubierze błyskawice, jakkolwiek to jest możliwe, czy pomaluje kościół w tęczę, z błędnym przecinkiem przed czy. To jest takie rozumienie. Siłą rzeczy jest to kolejny w sumie sposób wyśmiewania się z tradycji. Myślę, że teraz już wiemy wszystko, prawda? Czy wiemy, o co chodzi z powrotem do normalności, o co chodzi z tradycją? W jednym i w drugim przypadku chodzi o ten sam błąd, który popełnia patokonserwa Polska. Że jeśli coś było wcześniej i dawniej i działało, to będzie działało teraz. W dużym skrócie. To jest podstawą tego idiotycznego sloganu o cnotach niewieścich, debilnych wypowiedzi w rodzaju tych, które przeczytaliśmy, jak również szalbierczych felietonów na temat osób LGBT. Tylko i wyłącznie dlatego, że tego tematu nie było za młodości pana profesora Nalaskowskiego, nie oznacza to, że ten temat nie jest relewantny dzisiaj. I problem polega na tym, że powrót do normalności to jest tak naprawdę pseudonimizacja procesu odrzucania jakiejkolwiek innowacji, odrzucania wszystkiego, czego się nauczyliśmy. I musi mnie to rozsierdzać do czerwoności. Ponieważ to jest antynaukowe. Cała nauka polega na tym, że kwestionujemy błędy jednych i uczymy się na nich, żeby ich nie popełniać. Cała nauka zatem jest krytyczna, potrzebuje przewartościowania i nawet jeżeli dochodzi do takich dramatycznych sytuacji, do jakich dochodziło w trakcie pandemii, ludzie tracili biznesy, wpadali w depresję, nie byli przyzwyczajeni do takiej pracy, do jakiej ja na przykład jestem przyzwyczajony i naprawdę umiem to zrozumieć, to zamiast pomocy psychologicznej dla tych osób, oferuje im się lekarstwo, które tak naprawdę jest trucizną. Bo powrót do normalności w stanie przedpandemicznym jest powrotem w dużej mierze i w wielu zawodach do patologii. Jasne, nie da się fryzjerstwa przeprowadzać zdalnie. To jest niemożliwe. Ani, nie wiem, nauki łucznictwa. Czy w wielu przypadkach także edukacji artystycznej, w szkołach muzycznych czy w szkołach plastycznych. Natomiast w wielu zawodach praca hybrydowa pomogłaby osobom, które wychowują dzieci, które mają trudność właśnie z urlopami macierzyńskimi, tacierzyńskimi, które wreszcie chorują, albo mają fobie społeczne, albo zmagają się z depresją, albo po prostu mają 2,5 godziny w korkach do roboty i nie chcą ich marnować dzień po dniu, albo nie chcą wstawać o godzinie 4:30 po to, żeby jechać na uczelnię, bo mogą sobie właśnie w łóżku odpalić podcast i słuchać, tak samo słuchać, jakby słuchali na uczelni, z tą różnicą, że nie będą udawali, że słuchają. Bo będą robili sobie coś przy okazji i słuchali. I to się naprawdę nic nie zmienia. Nie. Rozwiązanie, jak się okazuje, odrzucić to wszystko, bo to jest bez sensu, bo jest niezgodne z tymi wartościami, które były przekazywane dalej.
Pozwolicie, że w drugiej części tego materiału odniosę się do innych uwag z tego wywiadu, ponieważ nie tylko on dotyczy tego, co bardzo często poruszam na tym kanale, czyli edukacji, ale także przedstawia pewien styl rozumowania i myślenia, z którym, no nie ukrywam, ja się też często muszę zmagać na co dzień i z którym zakładam, wy się również zmagacie. Zwłaszcza chodzi o ludzi, którzy absolutnie nie zaakceptowali faktu, że w XXI wieku centrum absolutnym funkcjonowania naszej rzeczywistości jest internet i sieć. Więc jak czytamy dalej w tym wywiadzie, który naprawdę jest przeprowadzony wbrew jakiejkolwiek sztuce dziennikarskiej, bo jako się rzekło, za każdym razem ten dziennikarz czy ta dziennikarka, bo to jest Polska Agencja Prasowa, więc nawet nie wiadomo, kto się pod tym podpisał, no zachowuje się tak, jakby wyłączną rolą co dziennikarstwa było usługiwanie rozmówcom i mówienie tego, co oni chcą usłyszeć, a nie krytyczne ich wypytywanie. Ale jak się zastanowimy, to jest w sumie zgodnie z tym, jaką funkcjonuje polska nauka, nie? Bo nie można być krytycznym wobec tego, co było, tylko trzeba wrócić do tego w 100% i przyjąć to takim, jakim ono było, bo przecież takim także jest i będzie. Więc pap pyta. Młody człowiek, często przekraczając bramę uniwersytetu, przechodzi pewien rodzaj inicjacji. Wejścia w dorosłość. Tu nie byście zastanawiali, 18 lat to jest za mało, żeby wejść w dorosłość, trzeba mieć inicjację uniwersytecką. Jak ktoś nie poszedł na uniwersytet, sorry, zero alkoholu, jesteście dorośli, nie, no wiadomo. Na uniwersytecie czy politechnice ci młodzi ludzie zdobywają jednak niezwykle ważne w ich późniejszym życiu zawodowym kompetencje. Co z nimi? Jakie będą tego skutki? Przekonamy się za kilka lat. My to zobaczymy, kiedy ci ludzie wejdą w swoje zawody. Jeszcze w 40-latku gruzy kpiono z kształcenia telewizyjnego, z liceum korespondencyjnego. To było powszechnie wyśmiewane. Tak, licea korespondencyjne. Przypominam, że profesor, jak kto, ale powinien wiedzieć, że dowód anegdotyczny tezy, zwłaszcza tezy, która opiera się na danej statystycznej, nie jest dowodem. Jest dowodem anegdotycznym, czyli pseudodowodem. To po pierwsze. Po drugie, naprawdę, znaczy ja szczerze powiedziawszy wypróbowałem korespondencyjnie trochę już licencjatów i prowadziłem zajęcia przez półtora roku, jakoś nie zauważyłem, żeby ludzie pisali złe rzeczy, ba no powiem wam tak, jakby się zastanawiać, to myślę, że jedna strona licencjatu przeze mnie wypromowanego i napisanego przez cudownych ludzi, z którymi miałem przyjemność wspólnie rozmawiać przez cały rok, jest warta wielokrotnie więcej niż cały artykuł profesora Nalaskowskiego. Być może dlatego, że posługuje się aparaturą naukową, ma przypisy, bibliografię i generalnie coś do powiedzenia. Nie wiem jak, zresztą dorobku profesora Nalaskowskiego, ale no wiecie, oceniam punktowany artykuł, który on opublikował, więc pozwolicie, że tu proporcją gardę myślę, że można porównywać artykuł profesora z pracą studencką wczesną, prawda? No, to tyle, jeżeli chodzi o ten argument. Drugi argument, który się pojawia, dotyczy biblioteki. On mnie bardzo bawi. Dlaczego bardzo, to zaraz zobaczycie. I czytamy następującą rzecz, że przecież pap się oburza, że studenci coraz częściej poszukują wiedzy w internecie. To jest koszmar, naprawdę koszmar, nie róbcie tego nigdy w życiu, absolutnie. Przecież teraz tylko 80% artykułów w czasopismach naukowych ukazuje się w wersji digital only i nawet nie ma w wersji drukowanej, więc naprawdę no nie róbcie tego, bo nie daj Boże natraficie na te teksty naukowe. To chciałby, żeby ludzie, którzy się uczą, trafiali na teksty naukowe. W końcu wiele z nich trafiło do biblioteki uniwersyteckiej, a teraz, jakie to nauczanie zdalne, zostali pozbawieni i tego, i profesor od razu wskakuje na tego konia, radośnie podstawionego od razu. Szkolenie w bibliotece to ta szczególna inicjacja akademicka, jest obowiązkowe. Na pierwszym roku studiów, ale jeśli semestr się nie zaczął stacjonarnie, to nowi studenci nie przekroczyli drzwi biblioteki, a przecież cały księgozbiór nie jest zdigitalizowany. Jest też coś takiego jak kult biblioteki. No i kult książki, nie zapominajmy, konstytucyjnym elementem każdego uniwersytetu jest biblioteka główna. Jak można studiować, nie wiedząc, gdzie jest biblioteka? Jak wygląda? No to, w ogóle, jak można czytać książki, nie wiedząc, jak wygląda biblioteka? Zacznijmy od tego, jaka jest w niej atmosfera, jak się wypożycza książki. To jest dla mnie niepojęte. Dla mnie to jest pojęte z dwóch względów. Po pierwsze, dowód anegdotyczny, skoro te już są uprawnione. W moim doktoracie z jakichś 600-680 pozycji bibliograficznych, nie żebym się fleksował, ale wszystkie, i dlatego to mówię, zostały znalezione w internecie. Wszystkie online. Nie ruszałem się z tego krzesła, jak pisałem cały doktorat. I za każdym razem, jak szedłem do Biblioteki Jagiellońskiej, bo studiowałem niestety na Uniwersytecie Jagiellońskim, to tylko i wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, że tam kolejnej rzeczy nie ma. Bo oczywiście rzeczy dotyczące takich
plugastw jak gry komputerowe czy fantastyka, no nie były w Bibliotece Jagiellońskiej. Co z tego, że wydawało je Oxford University Press, Cambridge University Press, MIT University Press, Yale University Press i tak dalej, i tak dalej. No nie, no, ale Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Jagielloński wiedzą lepiej, że to są jakieś kiepskie uczelnie, tam na pewno żadnych poważnych badań się nie prowadzi, no więc po co zamawiać takie książki? Nawet nie mogłem korzystać z tej hendożonej biblioteki. I druga kwestia, nie mniej ważna. Zauważcie, o co tutaj chodzi. Tu chodzi o sztafaż. Tu chodzi tylko i wyłącznie o tę atmosferę pracy w bibliotece. Tu chodzi o to fugazi, jak z Wilka z Wall Street. To się nie liczy, to jest nic, to jest bezsens. To jest tylko i wyłącznie pozłota, która, jak czytamy w opowiadaniu Doma Andersena, pozłota zniknie na ścianie, a świńska skóra zostanie, tak? Czyli te ozdobniki zawsze znikają, a zostaje ten konkret. I tego konkretu w wielu bibliotekach właśnie nie ma i na tym polega problem. Ale profesorowi Nalaskowskiemu nie chodzi o to. Jemu właśnie chodzi tylko i wyłącznie o ten sztuczny ceremoniał, który nie ma absolutnie żadnego znaczenia. I w ramach tego sztucznego ceremoniału uczy się na uniwersytetach na przykład używania styli bibliograficznych i ludzie wpruwają na pamięć, jak należy cytować czasopismo, jak należy cytować książkę, podczas gdy od tego jest menadżer bibliograficzny, który automatycznie importuje styl cytowania i wszystko robi za nas. Bibliografię również kompletuje za nas. Nie musimy nic zrobić w ramach bibliografii. Cytujemy tylko kolejne pozycje, które się zasysają z internetu i wszystko się robi samoistnie. No ale jak rozumiem, oczywiście, to jest gorsze niż etos studiowania w bibliotece in angelo cum libello, w kąciku z książeczką, a nie z Kindlem, tak? Ale to byłoby mało, nie? W dowcipach, pyta dalej redaktor, pojawiali się przedstawiciele wielu zawodów. Naprawdę ja jestem zdumiony, że ja nie czytam Pudelka, tylko portal w Nauka w Polsce, legitymizowany i firmowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. A może właśnie tu tkwi problem? Więc pojawiali się przedstawiciele wielu zawodów dowcipa, którzy skończyli zaocznie studia na prowincji. Jeszcze na prowincji, słuchajcie, to tragedia. Ja rozumiem w Warszawie, w Krakowie, Gdańsku, ale przecież to jest jakieś prowincji kończyli, to w ogóle tragedia. Teraz nie będzie wysypu malowanych lekarzy, inżynierów i specjalistów. Profesor Nalaskowski spieszy z wyjaśnieniami. Będziemy to odczuwać, gdy ludzie po wizycie u lekarza będą chorowali bardziej niż przed. No, jeszcze nie dajcie bogowie, wezmą szczepionkę, to już w ogóle przecież. Gdy będą się nam zawalały mosty i domy. Wielu ludzi nauczyłem jeździć konno. Szczerze? Myślę, że profesor Nalaskowski powinien poprzestać na nauce jeździectwa. Oczywiście z całym szacunkiem dla ludzi uczących jeździectwa, ale ewidentnie, no nauki jeździectwa nie da się zrobić online i cyfrowo, a profesor ewidentnie nie jest zwolennikiem takich szalbierczych metod nauczania. I nie podjąłby się tego przez internet. Słusznie! Na pewnym etapie trudno oddzielić przekazywanie kindersztuby akademickiej, przypomnijmy, mówi to człowiek mówiący o tłęczowej zarazie w jednym ze swoich tekstów, od przekazywania wiedzy. Ono wymaga w każdej sytuacji, czy to domowej, czy szkolnej, czy też uniwersyteckiej, pewnego anturażu, stworzenia odpowiednich warunków. Lwią część uniwersytetu stanowią pomieszczenia dydaktyczne. Pomieszczenia dydaktyczne! Pomieszczenia dydaktyczne. Ja już rozumiem, gdzie leży problem. Przecież problem leży w tym, że jak mamy edukację zdalną lub pracę zdalną, to nie mamy wtedy takich ław, które szeregują ludzi jak w wojsku. I później oni mają te tornistry, które tutaj, tak przy sobie trzymają te tornistry. I później wstają na baczność i mówią: dzień dobry. I potem standardowo dzwonek, jak w klasztorze, i lekcja po lekcji, pacierz po pacierzu, szychta po szychcie, i potem do domu i dalej odpracowywać, bo przecież jest jeszcze 15 bombilionów zadań domowych, a potem 12 bombilionów i 6 pierdyliardów klasówek. Tak? No to jest właściwe nauczanie. W pomieszczeniach dydaktycznych dzieje się dydaktyka. Logiczne. Poza pomieszczeniami dydaktycznymi nie dzieje się. Absolutnie nigdy. Nie widziałem. I one są stworzone, co więcej, do tego, żeby mądrzejszy mówił, a aspirujący do mądrości słuchali. Wsłuchajcie się w to. Ten człowiek mówi wprost, że system, który jest najbardziej patologiczny, to znaczy zrównuje poszukiwanie wiedzy z sytuacją kaznodziejską, w której kapłan głosi prawdy objawione, a wierni słuchają, gdy tymczasem w nauce chodzi o to, że
ci wierni mają być niewierni, to znaczy kwestionować to, co im się mówi, poszukiwać na własną rękę, odkrywać w oparciu o te okruszki, które dostaną, mają stworzyć coś zupełnie nowego. Taka jest idea edukacji, zawsze była, od czasów starożytnych, nawet w średniowieczu tak było. Jest niepojęte dla mnie, jak można głosić takie brednie, będąc pedagogiem. I creme de la creme dla was. Czy mój obraz ma monitorze? Mówi profesor Nalaskowski. Aby się teraz różni od obrazu youtubera? No i tu leży pies pogrzebany. Zamiast wziąć dupę w drogi i nauczyć się obsługi komputera, obsługi internetu, obróbki wideo, obróbki audio i sprawić, że te zajęcia, które od 40 lat wyglądają tak samo, zaczną wyglądać inaczej. Na pewno o wiele lepiej jest pogardliwie wyrazić się od youtubera, którzy obecnie odpowiadają za gro edukacji, jaka się w ogóle odbywa. Poziom przeciętnego materiału dokumentalnego na YouTubie jest wyższy o wiele rzędów wielkości od tego tragicznego bełkotu, którego ja musiałem wysłuchiwać w szkole na telewizorach kinetoskopowych, gdzie ludzie z jakimś przerażającym akcentem i z wadą wymowy usiłowali mi tłumaczyć monotonnym głosem jakieś kompletne, przestarzałe brednie. I to sprawiło, że ja nienawidziłem dokumentów. Po czym pojawił się Netflix, pojawił się YouTube i łapię się bardzo często na tym, że ja, kochający fantastykę, grający w gry wideo, wybieram dokument, bo chcę posłuchać czegoś na temat starożytnej Grecji albo na temat tego, jak działają różne zjawiska fizyczne, ponieważ tak, zgadliście, na fizyce miałem tylko i wyłącznie wypełnianie wzorków w zeszycie, ponieważ fizyka nie polega na tym, żeby pokazywać coś doświadczalnie, tylko mam to się tylko wiedzieć teoretycznie. Tak samo chemia nie polega na tym, że się łączy różne rzeczy ze sobą i one mogą wybuchnąć lub nie. Nie, nie. Chemia polega na tym, żeby rozwiązywać zadania ze zbiorów zadań Krzysztofa Pazdro. Na tym polega emia, no nie wiedzieliście? A tymczasem YouTube mi to rekompensuje. Ale łatwiej jest potępić w czambu z tradycyjną dla polskiej nauki klasistowską wzgardą. Łatwiej jest zrobić to wszystko, tylko wiecie dlaczego? Ponieważ trudniej byłoby pozbyć się tej normalności dla takiego człowieka i nauczyć się czegoś, co w jego uniwersum symbolicznym jest nienormalne. Nauczyć się, że transmitować wiedzę można na różniejsze sposoby. I prawda jest taka, że ta transmisja wiedzy bardzo często się odbywa całkowicie przypadkowo i przy okazji. Immersive learning, nauczanie immersywne, innymi słowy. Zanurzamy się w jakimś świecie, gramy sobie w Rome Total War i nagle pamiętamy przez kilkanaście lat później, że są trzy szeregi armii w czasach Republiki. Triarii, Astatii, Princeps. Nie pamiętam tego z podręczników do historii. Pamiętam to dlatego, że wojska moje wykrzykiwały właśnie te słowa podczas grania w Total War. Nauczanie odbyło się przy okazji grania w grę wideo, tak samo jak przy okazji zwiedzania Stambułu mogę się dowiedzieć czegoś na temat cysterny Yerebapan i potem przypomnieć sobie, że zwiedzałem ją w Assassin's Creed Revelations. Rzeczy, które głosi ten człowiek, są nie tylko oburzające, nie tylko obrzydliwe jak w wypadku tego felietonu, ale też po prostu głupie i świadczą o tym, że polska nauka naprawdę nieprzypadkowo stoi wiele, wiele pozycji rankingowych za uczelniami światowymi. Jasne, wyśmiewałem rankingi. Tutaj dostałem się tam gdzieś wam dać link do tego materiału. Ale prawda jest taka, niestety, że zwolennicy rankingów mają jeden argument. I takim argumentem właśnie jest profesor Nalaskowski. Jego obecność w nauce, to, że ktoś mu dał doktorat, to, że ktoś mu dał habilitację, to, że ktoś nie odebrał mu tej habilitacji i doktoratu po tym, co się stało. Po takim artykule, który opublikował naukowym, który powinien być podstawą do tego, żeby nie uznawać go w ogóle za naukowca, nie powinien być opublikowany, bo to nie jest tekst naukowy. On mógłby zostać opublikowany w sieci i gwarantuję wam, żebyście się nie zorientowali, że to był tekst naukowy. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o bibliografię przypisy. To chodzi o brak dowodów anegdotycznych, to chodzi o sensowne badania empiryczne, które akurat w pedagogice są konieczne, to chodzi o styl argumentacji, to chodzi o wyszukiwanie argumentów na rzecz poparcia jakiejś tezy, to chodzi o cytowanie
wypowiedzi innych ludzi, którzy się wypowiadali już na ten temat. To chodzi także o cytowanie wypowiedzi ludzi, którzy myślą co innego niż my. Bo nauka nie polega na wartościowaniu, tylko polega na zestawianiu ze sobą faktów. Wracając do bardzo mądrego wywiadu profesora Laskowskiego, koda, zakończenie. Może będzie tak, że wszyscy się przyzwyczają do tej byle jakości. Pyta z tezą codziennika, żeby nie było, że tylko jego rozmówcę cały czas baszuje. No, była bez wątpienia sytuacja, odpowiada profesor Laskowski, to wszystkich rozleniwiała, psuła. Ja za pół roku odchodzę na emeryturę i to młodsi koledzy będą się z tym zmagać. I dobrze! Wreszcie! Może trzeba było odejść na emeryturę, zanim się opublikowało ten felieton, zanim się lżyło ludzi, zanim się publikowało takie brednie na łamach portalu Nauka w Polsce, bo to nie jest prawda, że to sytuacja wszystkich rozleniwiła i wszystkich zepsuła. Nie. Pandemia, lockdowny nas wszystkich zdepresjonowały, wytrąciły z równowagi, skonfrontowały z sytuacją wyjątkową, której naprawdę nie pamiętał nikt przez wiele pokoleń w Polsce i zmusiły do rewolucji cyfrowej, która powinna się była już dawno temu odbyć. I tak teraz się odbyła na pewno w nieprzyjemnych warunkach, ale nie powiedziałbym, że to lockdown, czy to taka, a nie inna gospodarka funkcjonująca w taki sposób, czy to taka, a nie inna edukacja zdalna nas zepsuła. Nie! Nas zepsuło złe zarządzanie. Złe zarządzanie kryzysowe i brak wykorzystania trudnej sytuacji do tego, żeby przekuć to w coś dobrego. Myślę, że jak ja, kończąc już komentarz tego obrzydliwego wywiadu, zostałem poinformowany nagle, że będę musiał nagrywać wszystkie swoje wykłady, czy ja byłem zadowolony? Czy zrobiłem to od razu? Czy od razu było wszystko idealnie? Nie, nie było. Było tragicznie na samym początku. Na samym początku miałem prezentację w PowerPoincie i w rogu miałem nagranie siebie. Aż zrozumiałem, że nie może być czegoś takiego, tylko trzeba to zrobić na żywo, żeby włączać wypowiedzi, które się pojawiały. I nagle się okazało, że ludzie zaczęli czatować podczas wykładów, tak się czatuje na streamach i mogłem się do tych wypowiedzi na bieżąco odnosić, bo ich wiele razy więcej niż na normalnych wykładach. Nauczyłem się czegoś z tej sytuacji. Nie mówię, że każdy mógł. Ludzie nie są tak uprzywilejowani jak ja zawodowo, ale nie można jako naukowiec mówić, że jedynym rozwiązaniem jest powrót do normalności. Nie można jako sensowny menadżer mówić, że jedynym rozwiązaniem jest zapomnienie o tym wszystkim, czego się nauczyliśmy i powrócenie do stanu patologicznego sprzed. Bo tak jest stanem patologicznym ten, w którym firma zatrudniająca programistów zmusza ich do tego, żeby 5 godzin stali w korkach i przez 3 godziny kodowali, skoro mogą kodować 8 godzin z domu. To nie ma sensu. To jest nielogiczne. Jasne, że będą takie zawody, w których jest to logiczne i w których wymagana jest obecność osobista, ale także nie oznacza to, że nie należy ich unowocześnić. Wspomnę chociażby o wzroście popularności aplikacji bukujących wizyty u fryzjerów. W każdym z sektorów gospodarki dokonała się jakaś innowacja. Nawet w naszej nieszczęsnej państwowości, administracji państwowej jest coraz więcej usług, które można zrealizować gorzej lub lepiej, najczęściej gorzej przez internet. Wszystko się w jakiś sposób unowocześniło, podczas gdy naukowcy mówią, wracajmy do normalności, podczas gdy nauczyciele mówią, wracajmy do normalności, do kart kółeczek niekończących się sprawdzianików, do kart cielesnych, które jak się dowiedziałem z przerażeniem z komentarzy pod poprzednim vlogiem, jeszcze funkcjonują w polskich szkołach. I oczywiście do standardowego problemu, do tego, że wyłączamy całą technologię, usuwamy iPody, usuwamy iPady, usuwamy laptopy, usuwamy telefony, usuwamy smartfony, usuwamy absolutnie wszystkie urządzenia elektroniczne, bo one przecież przeszkadzają w edukacji. Gdy tymczasem ja nie znam innego sposobu edukowania się. Wszystkiego tego, co umiem przez ostatnie 10-12 lat, nauczyłem się sam zdalnie. Korzystając ze źródeł. Nie chcę wracać do żadnej normalności. Nie chcę tej boomerskiej normalności. Ponieważ to nie jest normalność. To jest pewna mentalność, z którą powinniśmy raczej walczyć i właśnie do której się powinniśmy krytycznie ustosunkowywać. Nie po to wam pokazuję tego rodzaju wywiady, żeby wyśmiewać się z kogoś, czy robić jakieś leniwe commentary, tylko po to, żeby
zwizualizować pewien mindset, pewien stan umysłu, z którym trzeba się zmierzyć i jakoś krytycznie go przemyśleć. Bo nie jest absolutnie wartościowe stwierdzenie, że ach, to są wszystko kretyni i należy z tego zrezygnować, ponieważ tylko i wyłącznie młodzi ludzie mają rację. Nie, nie mają tylko i wyłącznie. Natomiast mają rację w jednym i absolutnie i w 100%. W uczulaniu starszych pokoleń na to, że jeżeli nie włączymy nowej technologii i internetu do nauczania, to dojdzie do rozziewu nieodwracalnego między tymi dwiema gałęziami. I już zawsze będzie tak, że sieć i technologia będzie się kojarzyła z rozrywką, a nauka nie. Gdy tymczasem chodziłoby o coś dokładnie odwrotnego, to żeby w trakcie nauki też dochodziło do sytuacji, które byśmy nazwali rozrywką. Żeby nauka była rozrywką, tak jak opowiadałem wam o etymologii schola, czasu wolnego, szkoły. Uniwersytet z kolei też ma doniosłą etymologię i może na niej bym chciał zakończyć ten odcinek dla każdego coś przykrego. Żeby nie było, że zawsze kończę na przykrej nucie. Uniwersytet oznacza wspólnotę. Universitas. Pomyślcie sobie, jak w odniesieniu do tego, do wspólnoty ludzi, którzy są sobie równi, sytuuje się profesor, który mówi o tym, że mądrzejszy mówi, a mniej mądrzy słuchają w sali. Wyprostowani na baczność. Nie jest taki profesor częścią Universitas i niestety jego podopieczni, jego uczniowie też nie są częścią tej wspólnoty, tylko podlegają systemowemu wykluczeniu. Więc jak widzicie, nie jest wcale daleko od wykluczania osób LGBTQ do wykluczania wszystkich studentów i zarazem również do wykluczania wszystkich osób, które po prostu myślą inaczej. Mam nadzieję, że nie wrócimy w pełni do normalności. Do następnego.